Siemanko moi drodzy, jestem Z6 i witam was w trudnującym odcinku. Słuchajcie moi drodzy, część z was twierdzi, że moje filmy są nudne, szczególnie te ze Skyrima, więc stwierdziłem, że challenge fucking accepted i nagramy odcinek z gry, która chyba nudniejsza już nie będzie. Tak, otóż jest to Euro Truck Simulator. A jak widzicie, ja mam kulary i wąsy. Tak, ale nie będę odpalał swojej kamerki, bo sam też mam wąsy, ale się ich wstydzę. Dobrze, tak, zagrałem w to 10 minut i przejechałem 1 km. Tak, to jest progres. Okej, wejdźmy na rynek pracy i na szybkie zlecenia, żeby zobaczyć, gdzie możemy pojechać. Mleko w proszku. Kurwa, to brzmi dobrze. Kraków, Lublin, pomidory, 18 ton. Oferta wygasa za 2 godziny. Panele ścienne. Kurde, co to takie słabe zarobki? A to co to jest? Części samochodowe, Ostrawa na Czechy, tak? Na Czechy do wywiezienia. Aha, w miarę blisko granicy. Okej, okay, Lublin... Jezus, Lublin jest tak daleko? Przybyłem ostatnio w Lublinie. Nie ma czegoś do Katowic? O, Łódź. To jest fajna trasa, pojechalibyśmy sobie przez Katowice i skoczyli do Łodzi. Czy do Lublina? Łódź czy Lublin? Bardziej płatny jest ten Lublin. No kij, dobra. Bierzemy Lublin, mamy oczekiwane między... Dobra, czyli musimy to dzisiaj dowieźć. Standardowa dostawa. Czas podróży 4 godziny 3 minuty. O Boże, a tutaj? Tylko 4 godziny. Dobra, ciśniemy do tego Lublina. Przyjmij zlecenie. Okej. Ale to będzie głupie. Boże, co ja robię? Zwariowałem. Dzień dobry. Teraz jak się ustawiało kamery? To są lusterka, tak? Mapa. Krowy! Widzę krowy. To nie o to mi chodziło. Dobra. I'm a trucka. I will go forward to victory. Dobra. Jezus, wyjeżdżam z jakiegoś zadubia. Panie, tu jest 50. Kij, jestem ciężarowo. Jestem wielko ciężarowo. Boże, i ktoś do mnie pisze ZW. Okej, wracamy. Nie, jednak to nie było nic ważnego. Dobra, jedziemy. Kraków, Warszawa. Jedziemy na Warszawkę. Nie wiem jak tu się... Ups. Wyłączyłem swoją ciężarówkę. Dobra. Poczekajcie, teraz musimy szybko ogarnąć sterowanie. Którym są kierunkowskazy? Nie, to wyświetlanie waluty. A mogę w PLN-ach? Ha, w złotówkach będę miał. Tak, ja jeżdżę na prostym automacie, ok. Automatyczny hamulec silnika, symulacja pneumatyczna, symulacja zużycia paliwa. Czy was powaliło? Ja no, bez przesady, ja mam samochód, ja umiem jeździć. Dobra, zmieszanie, lewy kierunkowskaz, prawy kierunkowskaz. O Boże, ale kiepskie klawisze. Ale dobra, damy radę. Tryb świateł L, przednie światła drogowe. Tryb świateł? Przednie światła drogowe? What the fuck? No, no dobra, czyli muszę wiedzieć to i muszę wiedzieć L. Dobra, okej. Okay. Czy moje autko mi pokaże jak włączę światła? Tak, mam włączone światła. Kierunkowskazik w prawo. Tak, nigdzie nie zahaczam. Nie, muszę się wychylić. Mogę wyjechać, no to jedziemy. O shit. Ups, 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 ups. Nie, 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 nie. Nie jechać, nie jechać, nie jechać, nie jechać. No ale tak by. Nie, nie. Dobra, mniejsza. Dobra, obywatelu. Spróbuję cię nie zahaczyć? Nie, jednak cię zahaczę w ten sposób. Dobra. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Nie, nie, w prawo. Na styk, na styk. Przejdę. Uwaga, zachodzi przy zakręcie. Ups, chyba korek. Okej, okay, dobra. Daliśmy radę. Chętnie im podziękował, ale nie mam komu. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. I'm a trucka. Janusz z Podhala. Okej, okay. Jedziemy dalej. Mieszczę się w pasach? Mieszczę się. Dobra. Co się stało? Masz nową wiadomość. Jaką mam nową wiadomość? Jak ja mam to sprawdzić? Poczekajcie, tak? Używaj kursora myszy.
Nowiutka ciężarówka marki MAN jest na sprzedaż. Aha, aha. Państwo dealer ciężarówek MAN, dobra. Lepiej mnie to majster, ja na razie mnie nie stać na takie ciężkie wydatki. Ja jestem kierowcą ciężarówki. Ale to zaawansowana grafika, weźcie, ta imersja. Nie, w sumie ta gra jest hardkorowym odmurzaczem, ale... No cóż. Jedziemy po zioło. Kurde. Dzień dobry. Mogę na nich trąbnąć? Co to za lewy pipek? Taki pipek na ciężarówce? Lol. Autobus. Dobra, porozglądajmy się trochę. Jak pięknie być kierowcą ciężarówki. Tak pięknie oglądać drogę z góry. Mazda, to była Mazda. Nie, uwaga. Nie, nie, uwaga. Rozpędzona ciężarówka pędzę 91 na godzinę. Iha! Zobaczcie, że ja się z kimś stuknę i to tak ze dwa razy na tym odcinku. O, właśnie o tym mówiłem. Joki. Wrzuciłem wyższy bieg! Paliwko jeszcze mam, chyba jeszcze nie muszę tankować. Właściwie zastanawiam się, gdzie jestem, bo... Nie, w sumie nie jechałem tą drogą. To jest droga na Lublin, ale nie przez Busko. Jak jechałem, to jechałem przez Busko, stój, tak. Tego nie wiem. Czy ja widzę obwodnicę? Nie, to stacja benzynowa. Dobra. Jedziemy dalej. Iha! Jestem wielką ciężarową. W sumie... O, co ja zepsułem? To mi nic nie mówi. Poczekajcie. Jeszcze byśmy tak chcieli... Ja wiem, co ja bym chciał. Ja bym chciał... Właśnie, ja bym chciał escape. Ja bym chciał radio. O kurcz. O, to będzie dobre. Hroby są. O tak! To jest muzyka prawdziwego ciężarówkowca. Lewe lustereczko, wszystko w porządeczko. Prawego nie widzę oczywiście. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z country, ale zaufam twórcom. A w sumie dobry motyw, można prowadzić jedną ręką. Czeskie country. Spoko. Aaa, bo ja przejeżdżam po linii, dobra, rozumiem. Jedziemy twardo, tylko w sumie zastanawiam się, jak to działa, w sensie, jakie jest przełożenie czasu. Mówili, że przyjadę o 14, a jest która godzina? 11.37, aha, czyli ten czas jest tu szybszy w grze, chyba 3 razy. A czas szybko płynie, albo ja tak zajebiście jadę. Chyba w Polsce bym się już w korkach wystał. No cóż. Czy ja tu mogę wyprzedzać? A nie, przed zakrętem nie będę wyprzedzał. O! Country radio. Nie, to też nie brzmi jak muzyka country. Nie, to chyba nie muzyka country. No cóż. O, roboty drogowe, kurwa, jakież to normalne. Gaz! Z drogi śledzie Bielak, ciężarówkowiec jedzie. Nie widzę prawego lusterka, ale zaufam intuicji. A, moja intuicja mnie nie zawiodła. No chyba kpisz, że fotoradar tu wstawili. No you got to be kidding me. Seriously? Fotoradar i jeszcze roboty drogowe. Super! Oh yeah!
Mam nogi? Nie mam nogów. Co to było? Czy on we mnie uderzył? No cóż. Ja pierdzielę, ja przechodzę samego siebie. Gra w grę o jeździe ciężarówką i stoję w korku. Boże. Boże, Bożena. Nie wierzę, co ja robię. No, gazuj. Gazuj tam, Warszawa. Gazuj do przodu. Dobrze się by, że go strzelę zaraz. O, mam drugie lusterko. Dobrze. Nie! No wejdźże. Jedź pan normalnie. No i... Co tak krótko to zielone? Kurwa ludzie. Cóż. A przynajmniej... O! Mogę wierzyć. Dzień dobry pani! Jak tam remonty? Dobrze? No, mi się to nie podoba zbytnio, ale okej. Okay. Właściwie dlaczego... Ty... Chyba w ogóle chłopiec idący do szkoły. Lancer. Fiat. Skoda. I znowu Lancer, tak, Lancer. I Ford. I Ford. I Opel. Gazu, jestem wielko ciężarowo. Ty, no nie żartujcie, że wystaliście w korku i wy będziecie jechać 30 na godzinę. Chyba chcecie... Och, God! Those people are insane! Panie, ja nie mogę mieć opóźnień! 50 i fotoladar. No i chuj ci w dupę, panie władzo. Jedziemy dalej! Jedziemy dalej ten... biznesem. W tym biznesie nie... What the... Lala, los jest jakiś? Nie, na Warszawkę ciśniemy cały czas, tak? Tak i dobrze. Nie no, dobra. Ja was trochę chciałem strulować z tą... Dobry dzień, to jest Dawidem. Dobry dzień. Dobry dzień. Zdradzę się przyprawcy na dalszy zdrzymi na Kierbołowskie Radio, ale bez kierunku do centra. A poza tejte na Vítězné náměstí na úrovni Davidské nehoda dvou osobních vozidel. Ve středočeském kraji jsou kolem na koně po první příklad 38 a to v obou směrech mezi Mladou Boleslaví a Čistou. Eskarok? Serio? Czyli to są autentycznie radia z internetu, tak? Z tego co rozumiem. No chyba żartujecie. Kurde, to ja nie mogę tego syfu słuchać, bo mnie o prawa autorskie oskarżą. Ale hamucha. Ale hamucha. Gosh damn it. No to będziecie mnie słuchali, no i kij. Cóż, powinniśmy dojechać w ciągu 2 godzin. Samochody! Ty, ale w sumie jest całkiem nieźle jeszcze, nic nie uderzyłem. Nawet patrzę na lusterka, w miarę. W realu trochę lepiej mi to idzie. I mogę jechać trochę szybciej. Nie, żeby mi to przeszkadzało, że jadę wolno. Ale come on, człowieku, jak ja mam siedzieć godzinę przed komputerem, to ja zaraz... zwariuję. Nie no, ciśnie to nawet dobrze. Wiem, że to pewnie jakbym jechał na normalnym poziomie trudności, to by było trochę bardziej hardkorowo, ale tak sobie po prostu naciskam strzałkę do przodu. No i jadę oczywiście na włączonych światłach, bo w Polsce obowiązek jest mieć, posiadać włączone światła. Zastanawiam się, czy tutaj są pory roku. Tu był dosyć ciekawy motyw. Jadę na wprost, więc wy też jeźdźcie na wprost. Nie no, kurde, ludzie. O, kurde. Chyba będę musiał wjechać w jakiś zjazd. To jest manewr wyprzedzania. 300 metrów przed pojazdem. LOL. Chyba nie jest jednokierunkowe. No tak. I nagle zwalniam i... Ups! Co ja tu robię? Co ja tu robię? No i kici w oko. Prawie normalny obywatel by go strąbił. Łódź, Warszawa.
Nie, 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 nie. Jedź, debilu! Wyplej bym w dupę wjechał. Bucowi. No nie, to jakiegoś miasta wjechałem, tak? Świetnie. Zaiste świetnie. W sumie, gdzie ja jadę? Ja jadę do Lublina, tak, do Lublina. O Jezus, ten filmik muszę Jokowi podesłać, ucieszę się. Dobra. Dobra, wolne i jedziemy gaz. Od razu na lewy pas. Nie pieprzymy się z obywatelem. Ciśniemy. Nie, wróć na swoją pozycję. Tak, nie zasypiaj, siedź prosto. Dobra, jedziemy dalej. Koniec terenu zabudowanego, jej, 70 na godzinę, ta potęga. Nie, właściwie wiecie, że poza terenem zabudowanym macie prawo jechać 90 na godzinę? Koszyce, taka ciekawostka. Ale nie no, pędzim dobrze, dobrze pędzim, dobrze pędzim. A, to są długie, to jest klakson, to są też długie. Dlaczego to są długie i to są długie? A to są w ogóle światła. Okej. Okay. To są awaryjne. Dobra, wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem. Jeszcze zostało nam 72 km. Dobrze, prosta droga na Lublin. Okej. Nie wyprzedzałbym w normalnych warunkach w takim miejscu. Szczególnie, że jestem przed zakrętem i nie wiem, co jest dalej. Ty, weźże zwolnij. Ja wiem, że ty jedziesz bez ładunku, ale przepuść kolegę, który pędzi 70... Jezus. Nienawidzę kierowców, którzy to robią, a sam to robię. Masakra. Okej, dobra. Dziękuję za miejsce. Zuch, chłopak. Jedziemy dalej. W sumie zmieszczę się chyba idealnie w czasie dostawy. Tak, powinienem dostać te 10 tysięcy. Balon! You see that balloon? It's a wonderful. So green! So charming. W sumie powinienem sobie... Most! To ładny most. Ty, co to jest? Gdzie to jest? Czemu ja po tym nie jechałem? Nie wiem. Dobrze, cały czas do przodu. Wiecie, ja teraz jadę krótką trasę. Pomyślcie, co muszą robić ludzie, którzy przejeżdżają całą mapę, jaka jest dostępna w tej grze. What the fuck? Jebane no life. W sumie dzisiaj trochę wolnego czasu miałem, więc muszę jeszcze nagrać jeden materiał na pewno. Och shit! Och shit! Och shit! Niechicki jedzie, niechicki jedzie, proszę! Nie no, takie wyprzedzenie w polskich warunkach, w polskich realiach jest niemożliwe. O, jak zahamował! Czyżby to salacik był? Nie wiem. Co jest? Problem? Da się? Da się. Dobra. Słoneczniki. Kurde, mógłbym nawet wyłączyć silnik. Ale nie, no bez przesady. Jak to fajnie ta taka kabina tak robi. Mogę iść spać? Do tyłu? A, ja tu w ogóle mam wpływ zmęczenia. Ty, ale motyw. Nie no. Hello, ale może by tak jechać do przodu. Wiem, że mamy ustąp pierwszeństwa, ale... Chwila konsternacji. No nie wierzę, Tartak ruszył. No i dajemy, wszyscy ładnie w prawo.
Wszyscy ładnie w prawo. Come on, come on. A jak wy w lewo, to już sobie dajcie spokój, ale zróbcie tak, żebym się zmieścił. Czekałem tylko na boom. Ale o dziwo go nie strzeliłem. Dobra, super. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Nie wypadliśmy z trasy. Nie będzie żadnego opóźnienia. Czy ja źle pojechałem? Nie no, czerwona trasa to jest moja, tak? 17 km. No i dobrze. I dobrze, panie Bobrze, ciśniemy dalej. Cóż, ciekawe, czy hala targowa jest już wybudowana. Nurtuje mnie to. Nawet chyba nie byłbym w stanie jej znaleźć. I weź tu, człowieku, mów coś na Let's Play, w którym jedziesz ciężarówką. Trzymasz klawiaturę i jedziesz tą ciężarówką. No tak. Ty, ja tu chyba mam nawet tiptronika, ale śmiechowo. Lublin! Ui! Widzę Lublin. Ja cię kręcę. Dobrze, dobrze, dobrze. Odkryto miasto Lublin. So wonderful. Dzień dobry. Dostałem jalka. Ciekawe, czy są, czy jest. Ever mind. SK. SK to jest... SK. Te światła. Dobrze, już zostało praktycznie... Zero czasu, już jesteśmy na miejscu. Tylko teraz... O, normalnie tego nie robię, ale zrobię to specjalnie dla was. Pokażę wam, jak Bielak odwozi ładunek. W sensie, próbuję wjechać w te rypane linie. I tutaj w lewo, z tego co rozumiem. Z tyłu wolne, powiedzmy, że wolne. Ślicznie. Dobra, teraz jak wygląda moje miejsce? Okej, wygląda w ten sposób. Nienawidzę wykręcać tymi ciężarówkami. Dobra. Trochę ciężko może być. Nie no, bez jaj. Ups. Ja jednak jebać to. Jednak nie mam siły. Ale okej, nawet wbiłem jeden poziom doświadczenia, jestem z siebie taki dumny. O Jezus, co to jest? Nie, ja nic tu nie chcę. Dóbr wymagany świetnie wyszkolony profesjonalistów, aby otrzymać za swój certyfikat. A, że mogę więcej rzeczy przewozić, to jest cenne, ale niektóre towary mają większą wartość firmy, ufając tylko sprawdzonym ekspertom. Aha, okej. Dobry motyw. Przewóz delikatnych dóbr. Ja raczej nie będę w stanie takiej przewieźć. Nie no, dobra, zróbmy sobie dystansowca, to może się przydać akurat. Dobra. Cóż,
powiedzmy, mam nadzieję, że był to najnudniejszy odcinek, jaki oglądaliście na moim kanale. Już nigdy nie będziecie mogli mi nic zarzucić. Ale jestem zły. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, mój Bielak 206.